12.11 przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, a wczoraj w wieczornym przemówieniu 12 lipca prezydent Francji Emmanuel Macron obwieścił, że pracownicy służby zdrowia będą musieli obowiązkowo zaszczepić się na koronawirusa. Muszą to zrobić do 15 września, to jednak nie koniec. Będą także ograniczenia, realne ograniczenia dla osób niezaszczepionych i o tym dziś porozmawiamy ze Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem polskich mediów we Francji, ale dziś przede wszystkim francuskim obywatelem, który chciałby zabrać głos w tej sprawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Więc jak Pan przyjął wczorajsze słowa prezydenta Macrona? Otóż przede wszystkim musimy tutaj sprecyzować, o co tak dokładnie chodzi, ponieważ faktycznie, jeśli chodzi o personel medyczny, to ma on do 15 września, aby się zaszczepić. Później Ministerstwo Zdrowia już poinformowało, że dla niezaszczepionych pracowników tutaj będzie zwalnianie z pracy. Tak więc każdy niezaszczepiony pracownik służby zdrowia, czy też pracownik domu starców, innej instytucji zajmującej się osobami niepełnosprawnymi, czy też właśnie starszymi, w przypadku niezaszczepienia straci pracę po 15 września. Ale to nie koniec. Otóż tutaj kwestie związane z ograniczeniami sanitarnymi dotyczą właściwie, czy też będą dotyczyły za kilka dni właściwie wszystkich nad Sekwaną, ponieważ już od 21 lipca tego roku zostanie wprowadzony tak zwany paszport sanitarny, aby dostać się do wszelkich miejsc kulturowych. To są kina, teatry, koncerty i nie tylko. I tutaj już nie będzie brane pod uwagę liczba uczestników danego wydarzenia. Przypominam, iż dotychczas przyjęta metoda polega na tym, iż paszport sanitarny jest obowiązkowy w sytuacji, gdzie w jakimś wydarzeniu bierze więcej niż 1000 osób. Tutaj od 21 lipca to się zmieni. Czyli każdy, który będzie chciał udać się do kina, do teatru, do opery, gdziekolwiek w miejscu kulturowym, będzie musiał mieć paszport sanitarny. To oznacza, że będzie musiał być albo zaszczepiony, albo przedstawić zaświadczenie testu PCR, czy testu antygenowego. Jednakże to dopiero początek, ponieważ od 1 sierpnia paszport sanitarny właściwie będzie obowiązywał niemal wszędzie, czy też wręcz wszędzie w całej przestrzeni publicznej, w tym w szpitalach, gabinetach medycznych, restauracjach, pubach. Właściwie trudno mi teraz znaleźć jakieś miejsce, gdzie będzie można się udać bez tego paszportu sanitarnego, w tym również transporty publiczne. Tam będzie już paszport sanitarny, czyli pociągi, samoloty. Tak więc pytanie, na ile to wszystko jest legalne, o tym zresztą mówią prawnicy. Jednakże na tym etapie rząd podkreśla i media również przede wszystkim podkreślają, że po przemówieniu Emmanuela Macrona już 925 tysięcy osób wzięło spotkanie na portalu Doktolib. Jest to portal, gdzie można wziąć spotkanie z lekarzem, czy też właśnie w sprawie szczepień. Jednakże warto mieć również na uwadze, iż od 1 sierpnia osoby niezaszczepione nie będą również miały dostępu do służby zdrowia, ponieważ paszport sanitarny będzie również wymagany w szpitalach i innych gabinetach medycznych. Tak więc tutaj można postawić pytanie i tutaj wyjdę z roli dziennikarza i właściwie wejdę w swoją rolę obywatela francuskiego. Na ile to wszystko jest zgodne z prawami człowieka, które przecież są zagwarantowane nie tylko w europejskiej, ale przecież w różnych kartach praw człowieka, również karta ONZ, która przecież gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do samostanowienia o sobie. I tutaj chciałem jasno podkreślić, że nie jestem antyszczepionkowcem, znaczy nie jestem kimś, który występuje przeciwko szczepionkom jako takim, tylko tutaj jednak chciałem zwrócić Państwa uwagę na aspekty związane z prawami obywatelskimi. Czy jest to zgodne z kartą praw człowieka, aby zwyczajnie wymuszać na obywatelach pewne zachowania? Czy obywatele nie mają prawa do samostanowienia? Wreszcie, gdzie jest ta granica? Ponieważ jeśli faktycznie uda się francuskim władzom wprowadzić te restrykcje, co będzie później? Ja zastanawiam się, co będzie później. Również zastanawiam się nad tym, jak ja mam się zachować, ponieważ tutaj te decyzje budzą obawy o przyszłość. Już nawet nie chodzi o kwestie związane ze szczepieniami, ale właśnie o przyszłość, czy państwo na przykład będzie mogło na jakimś etapie zakazać palenia tytoniu, w ogóle obywatelom zakazać palenia tytoniu, czy na przykład, być może... Czy w ogóle czegokolwiek tak naprawdę zakazywać?
A być może za chwilę państwo postanowi zakazać, nie wiem, otyłość na przykład i każdy, który będzie otyły, już nie będzie miał dostępu do przestrzeni publicznej. No ponieważ, no trzeba powiedzieć to wprost, mamy do czynienia z segregacją sanitarną, ponieważ osoby, które nie będą zaszczepione do 1 sierpnia tego roku, nie będą miały dostępu właściwie do przestrzeni publicznej, w tym, podkreślam, do służby zdrowia. Czyli osoba, która zachoruje na cokolwiek, w tym na COVID, to nie będzie miała dostępu do szpitala, do lekarza od 1 sierpnia. Warto również postawić pytanie, co z tymi wszystkimi, którzy nie mogą się zaszczepić z powodów zdrowotnych. O tym prezydent nie powiedział, ponieważ pamiętajmy, że przecież no nie tylko we Francji, ale przecież na całym świecie są osoby, które nawet jeśli tego sobie życzą, to nie mogą być zaszczepione, ponieważ są przeciwwskazania zdrowotne. Co z tymi ludźmi? Czy oni również nie będą mieli dostępu do służby zdrowia? Jest to sprawa bardzo delikatna, ponieważ z jednej strony pandemia i jej bardzo krwawe żniwo, jest to wielka tragedia, jednakże no pytanie, na ile ta pandemia zaczyna służyć jako swego rodzaju argument, aby ograniczać obywatelskie swobody. Wreszcie, jakie są gwarancje tak naprawdę obywatelskich swobód? No jeśli w sytuacji, gdzie faktycznie mamy pandemię, te swobody można zwyczajnie zlikwidować, ponieważ o tym przecież mówimy. Mówimy de facto o likwidacji obywatelskich wolności, w tym o likwidacji do prawa, o samostanowieniu o sobie. Warto również zastanowić się nad metodą, która jest przyjęta. Z jednej strony ci, którzy się szczepią, czyli osoby związane z postępem, osoby progresywne, osoby światłe. Z drugiej strony, no powiedzmy sobie to wprost, ciemniacy, tak, którzy się nie szczepią, szanowni państwo, tak od razu odpowiadam, jakby ktoś chciał mnie zapytać, ponieważ występuję przeciwko tym regulacjom, że jestem absolwentem dwóch wyższych uczelni w Europie, także no nie wiem, czy jestem ciemniakiem, czy nie, ale po prostu chciałem o tym poinformować. Zdaje się, że nie tylko ciemniacy, jak to niektórzy zwykli mówić, występują przeciwko tym regulacjom, przy czym podkreślam, z jednej strony kwestie szczepionek. I tutaj absolutnie nie chciałbym wchodzić w tą debatę dotyczącą ich skuteczności, ponieważ zdaje się, że chodzi o coś więcej. Chodzi o coś, co przecież budowaliśmy jako Europejczycy przez lata, przez nie lata, nie dziesiątki, ale przez setki lat, czyli nasze systemy demokratyczne, nasze swobody obywatelskie, nasze systemy prawne, które mają nam wszystkim zagwarantować swobody obywatelskie, jak również to, że mamy prawo do jasno i wyraźnie do samostanowienia. No, na tym etapie warto postawić pytanie, czy obywatele francuscy są obywatelami, czy też, no nie wiem, być może poddanymi, czy Republika Francuska jest nadal republiką, czy być może już monarchią, czy prezydent Francji jest prezydentem pełniącym mandat demokratyczny, czy też już być może monarchą, a być może, no nie wiem, właścicielem, być może właścicielem kraju nad Sekwaną i jego mieszkańców, bo przecież nie obywateli, tylko mieszkańców. Ciężkie pytania, pytanie jednak zasadnicze. Jeśli te normy prawne wejdą w życie, ma się dzisiaj właśnie w tej kwestii zebrać parlament na sesji nadzwyczajnej, to co będzie dalej? Ponieważ tutaj trzeba mieć to na uwadze, że takie przecież, no właśnie zerwanie pewnych hamulców, przecież pewnych granic może mieć dalsze następstwa. Tak więc no ja pytam, jakie są dalsze kroki, które są możliwe, a przecież w sytuacji, gdzie faktycznie odbiera się obywatelom, mieszkańcom prawo do samostanowienia, to tak naprawdę no, w tej granicy są absolutnie już przekroczone i właściwie można wszystko. Tak więc, szanowni państwo, myślę, że trzeba rozróżnić dwie kwestie, które są kluczowe. Z jednej strony walka z pandemią. Ta walka jest trudna. Wiele osób zmarło z powodu COVID-u. Jest to wielka tragedia. Z pewnością kwestie związane właśnie no, z medykaliami, czyli ze szczepionkami, to są wszystko kwestie istotne. Nie jestem lekarzem i nie będę w żaden sposób wchodził w kwestie związane ze skutecznością, czy też braku skuteczności tych szczepionek, ale jestem dziennikarzem, jestem obywatelem i chciałbym porozmawiać no, właśnie o kwestiach związanych z wolnościami obywatelskimi. One nie są mniej ważne, szanowni państwo, nie są one mniej istotne niż kwestie zdrowotne, ponieważ pandemia się kiedyś skończy. To na pewno wszystkie pandemie miały swój początek i swój koniec. O tym nas uczy historia. Ale jak będzie wyglądał nasz świat po tej pandemii? Jak będą wyglądały nasze wolności, swobody obywatelskie? Wreszcie, kim my będziemy, szanowni państwo, kim? Czy będziemy nadal obywatelami, czy być może już
po prostu mieszkańcami jakiejś przestrzeni geograficznej. Warto sobie zadać właśnie te pytania, warto zastanowić się nad tymi kwestiami, zanim no właśnie dzieli się świat na ludzi światłych i ciemniaków. Warto zastanowić się więc nad następstwami takich decyzji. Sytuacje kryzysowe z pewnością wymagają nadzwyczajnych środków, ale te środki również muszą mieścić się w jakichś ramach. I te ramy tak naprawdę muszą być zdefiniowane, jasno zdefiniowane. Te ramy definiuje konstytucja każdego państwa, te ramy definiują karty praw człowieka i instytucje, które mają stać na straży tych ram. No właśnie pytanie, jak zachowają się instytucje francuskie, czy te decyzje są zgodne z konstytucją, czy też nie. Ja tutaj nie chciałbym używać daleko idących sformułowań. Niektórzy mówią o powrotu do praw norymberskich, które no właśnie wprowadzały segregację rasową na terytorium Niemiec. Nie chciałbym takich porównań, ponieważ takie porównania no z pewnością są skomplikowane i kontrowersyjne. Ale jednak mamy problem, szanowni państwo, mamy problem, ponieważ no, znajdujemy się w sytuacji, gdzie władze danego państwa, państwa, które samo mówi o sobie jako o ojczyźnie praw człowieka, jako o ojczyźnie demokracji jako takiej, te władze decydują się na krok, który należy nazwać segregacją sanitarną. Czy jest to więc dopuszczalne? Czy walka z pandemią uzasadnia wszystko? Czy tak naprawdę wszystkie środki mogą być powzięte, aby pandemię zwalczyć? Czy nie tylko o pandemię, ale być może również należy zatroszyć się o tym, o to, co będzie po tej pandemii. I tutaj stawiam pytanie, co będzie po pandemii? Kim my będziemy? Jak będzie wyglądał nasz świat? Warto się nad tym zastanowić. Wiele pytań pan postawił, Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji, znany słuchaczom Radia Wnet, więc teraz pytanie ode mnie. W Polsce powstała miesiąc, dwa miesiące temu Sejmowa Komisja do Spraw Sanitaryzmu, która właśnie miała zajmować się tego typu przypadkami, miała przeciwdziałać dzieleniu ludzi na, nie chcę powiedzieć lepszych i gorszych, zaszczepionych i niezaszczepionych, chociaż to częściowo wychodzi na to, że może być tożsame. Skąd taka decyzja we Francji? Czy to było szeroko omawiane w ławach sejmowych, czy po prostu prezydent wyszedł i podjął taką decyzję? No zdaje się, że ta decyzja została powzięta przez rządzących. Tutaj ugrupowania polityczne, chociaż nie występują otwarcie co do większości z nich przeciwko tym rozwiązaniom, tutaj no sygnalizują, że te decyzje nie były negocjowane, czy też konsultowane z kimkolwiek. Warto mieć również na uwadze, że ta decyzja jest ogłaszana francuskiemu narodowi dwa dni przed tak zwanym Dniem Republiki, a przecież Dzień Republiki Francuskiej to jest ten dzień, który uznaje się no właśnie za symbol, dzień założycielski Republiki Demokracji, czyli dzień upadek Bastylii, właśnie upadek terroru, upadek dyktatury, upadek monarchii absolutnej. Dwa dni przed tym dniem są ogłaszane tego typu restrykcje sanitarne. Tak więc ta decyzja, zdaje się, została powzięta przez rządzących w sytuacji, gdzie jesteśmy przecież po wyborach samorządowych, wyborach, gdzie frekwencja na Cekwaną była najniższa w całej historii Piątej Republiki. To też dużo mówi i wiele świadczy o poziomie poparcia społeczeństwa dla systemu politycznego jako takiego. Być może również należy szukać przyczyn w tej niskiej frekwencji. I no właśnie w pewnych decyzjach, przecież metodzie, która została przyjęta. Jednakże te decyzje są tak naprawdę argumentowane chęcią walki z pandemią. Ministerstwo Zdrowia ogłasza, że tak naprawdę są tylko dwie drogi, albo kolejny lockdown, albo masowe szczepienia. Przedstawia się tę decyzję jako konieczność obywatelską, czyli jeśli się szczepię, jestem dobrym obywatelem, jeśli się nie szczepię, jestem egoistą, egocentrykiem, osobą ociemniałą, która działa wbrew społeczeństwu, no i w związku z tym muszę być za to ukarany. Zresztą Emmanuel Macron sam powiedział, że tak naprawdę tutaj będą dawane pewne bonusy zaszczepionym, a niezaszczepionym no tutaj małusy, tak więc jakby tym małusem jest całkowity zakaz dostępu do przestrzeni publicznej, w tym podkreślam, również zakaz dostępu do służby medycznej. I to warto mieć na uwadze, że raptem obywatele, którzy przecież płacą składki, wszyscy płacimy składki na Cekwaną zdrowotne, nie będą mieli dostępu do szpitali.
ponieważ no właśnie o tym mówią te regulacje. Ktoś, kto nie będzie zaszczepiony, kto nie będzie miał tak zwanego paszportu sanitarnego, nie będzie miał dostępu do szpitala, nie będzie miał dostępu do lekarza. Więc ja pytam, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, jeśli ktoś będzie chory, zostanie zawieziony na ostry dyżur, czy w sytuacji, gdzie nie będzie zaszczepiony na COVID, albo nie będzie miał testu PCR przy sobie, czy po prostu zostanie zostawiony na zewnątrz tego szpitala, ponieważ nie będzie przestrzegał tych norm, czy po prostu da mu się umrzeć na zewnątrz szpitala, no właśnie ze względów sanitarnych, ponieważ nie będzie miał paszportu sanitarnego. Czy jednak wygra przysięga, Hipokratesa? Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ostatnie pytanie, czy dzisiejsze media, czy dzisiejsze poranne gazety zauważyły, na pewno zauważyły to przemówienie, ale czy zauważyły to, co pan, te możliwości ograniczenia swobód obywatelskich, czego możemy się dowiedzieć z dzisiejszej francuskiej prasy? Dzisiejsze media z jednej strony informują, że Emmanuel Macron wypowiedział wojnę niezaszczepionym nad Sekwaną. To jest cytat jednego tytułu z dziennika Courrier International. Z drugiej strony też takie media jak Le Figaro czy też France Info informują, że po przemówieniu prezydenta 925 tysięcy osób wzięło spotkanie na portalu Doctolib właśnie w celu zaszczepienia się. Tak więc te tezy nie są przedstawione w mediach. Dziennikarze nie zauważają tego problemu. Informują jednak w sposób dość lakoniczny o tym, że niektóre ugrupowania, jak również pewne środowiska prawnicze, uważają te decyzje za nieco kontrowersyjne. Jednakże tutaj nie ma tej debaty, ponieważ zakłada się nad Sekwaną w przestrzeni publicznej i medialnej, że te decyzje, choć drastyczne, są jednak konieczne. Jednakże, jeśli pan pozwoli, ostatnie zdanie, ja chciałem powrócić do tego, o czym mówiłem. Zastanówmy się nad tym, jaki świat będzie po pandemii. Ta pandemia, ona minie. Każda pandemia mijała. I ta też minie. Ale w jakim świecie będziemy żyli po tej pandemii? Na tym się zastanówmy. Zanim będziemy się dzielili na zaszczepionych i zaszczepionych, zastanówmy się nad tym, co nas czeka po pandemii, ponieważ po pandemii tak naprawdę będziemy mieszkańcami, obywatelami, ale już nie będzie tego podziału. Ale jaki świat nas czeka? Co zostanie z naszych swobód obywatelskich? Wreszcie, gdzie są te granice? Jest takie powiedzenie francuskie, wypowiedziane przez jednego z polityków, właśnie jednego z twórców Piątej Republiki: quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limite. Czyli kiedy przekraczamy granice, nie ma już żadnych ograniczeń. I właśnie o to pytanie, kiedy już nie ma ograniczeń, kiedy tak naprawdę władza może podejmować decyzje, jakie uważa za słuszne, w związku z walką, z jakimś kryzysem, gdzie to prowadzi? I czy nie mamy takich przykładów z historii, gdzie faktycznie były podejmowane decyzje, no być może w słusznej sprawie, ponieważ w sprawie kryzysu, ale jakie były ich następstwa? I na tym się zastanówmy, jakie będą następstwa, jaki świat nas czeka, szanowni państwo. Dzisiaj francuski świat jest przerażający, ale, no właśnie, ale co dalej? I z tymi pytaniami pozostawiamy słuchaczy. Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji, dziś przede wszystkim w roli francuskiego obywatela, był gościem Radia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.